Hej, witam Cię w kolejnym filmiku. Pamiętasz, jak mówiłyśmy sobie o zdobieniach, które nam się za bardzo nie przydadzą, które nie za bardzo wykorzystamy? Dzisiaj chciałabym się powiedzieć o zdobieniach, które są mniej więcej tak po środku, czyli możesz je wykorzystać, nie są to też ozdoby na każdy dzień, ale które możesz w ciekawy sposób też wykorzystać. Podzieliłam sobie te zdoby na takie trzy kategorie. Po pierwsze, mamy brokaty, tak? Mam kilka tutaj brokatów, które sobie przygotowałam. Kolejna seria to będą kwadraciki i to jest tutaj jest różnie kwadraciki, które możesz spotkać, to albo to będą kwadraciki metalowe, albo na przykład z kruszonej muszli. No i trzecia kategoria na końcu to już będą takie niteczki, tak? Niteczki brokatowe. I teraz tak, no, czy przepadasz za takimi ozdobami, za takimi brokatami? Nie każdy przepada. Oczywiście możesz je fajnie wykorzystać, możesz je wtopić, możesz z nimi robić różne rzeczy. Ale to już też będą takie ozdoby bardziej ekstrawaganckie, tak? To już nie będzie jakaś tam klasyka czy coś. Jeśli ktoś lubi takie ozdoby, tak najbardziej. Oczywiście wszystko jakieś takie stonowane, nie jestem zwolenniczką, żeby po prostu wziąć na paznokieć i naciapać na całą płytkę brokat, tak? Niech to będzie jakieś takie stonowane, niech to będzie jakaś jakieś takie delikatne zdobienie, gdzie brokat będzie jedną z rzeczy zdobiących paznokieć. To, że widzisz kolejny brokat. Czy zrobiłabyś sobie takie brokatowe paznokcie na co dzień? No ja akurat podejrzewam, że nie bardzo. Chociaż może są osoby, które są zwolenniczkami, które lubią takie błyskotki, świecidełka. Natomiast takie ozdoby świetnie się sprawdzają na Sylwestra. Tutaj takim drobnym brokatem możesz na przykład zrobić fręcza, fajnie zrobić fręcza. To też może ciekawie wyglądać. No i tutaj drugą kategorię, którą mam, to są właśnie kwadraciki z dziurką. To akurat srebrne, one są metalowe. To, że to są takie typowe ozdoby już do zatapiania pod żel, pod akryl. Też można je wykorzystać w ciekawy sposób. W jakiś taki subtelny, ciekawy sposób. Na przykład taki kwadracik można zatopić, można go bardzo fajnie obrysować farbką akrylową. Dlaczego nie? Także też niech to jest wszystko takie stonowane, bo wiadomo, przesada nigdy nie jest dobra. Tutaj też kolejna ozdoba, którą możesz wykorzystać, także te kółeczka są tutaj metalowe. No też musisz pamiętać o tym, że jak ozdoby są kolorowe, no to musisz uważać, skąd je kupujesz, bo może się zdarzyć tak, że te ozdoby się pod wpływem żelu, akrylu odbarwiają. Pozostaje ci po prostu sam metal, a kolor ci schodzi i no już wiadomo, że to jest do wrzucenia wtedy, bo nic z tym nie zrobisz. Także kupuj też ozdoby z wiadomych źródeł. Już tutaj kolejne kwadraciki, to już jest akurat kruszona muszla, także tutaj to też może ciekawie wyglądać na paznokcie. Także, no tak jak mówię, są i zwolenniczki, i przeciwniczki takich zdobień, tak?
ktoś bardziej lubi błyskotki, świecidełka, inny bardziej pójdzie w jakąś tam klasykę, w jakieś farbki i tak dalej, jest zdobienia akrylowe. Jestem akurat zwolenniczką zdobień akrylowych. No i ostatnia kategoria, no to tutaj już mamy niteczki, tak? To jest już takie, nie wiem, typowo. Ja bym to nazwała ozdobę karnawałową, no bo jak to inaczej też nazwać. Możesz to w jakiś sposób też fajnie wykorzystać z umiarem. Niech to będzie jakiś tam akcent na paznokciu, a nie jako główne zdobienie. Tutaj mam niteczki, to jest taki kolor, ja bym to nazwała cytrynowy. To już jest typowo ozdoba letnia, bym powiedziała, na jakieś wakacje, no coś takiego, gdzie możesz to wykorzystać w okresie letnim. Ale to też może ciekawie wyglądać. No i wiadomo, to nie jest ozdoba na każdy dzień, tak? Możesz zrobić z tego fręcza, możesz zaakcentować paznokieć takim kolorem. Czy ty byś użyła takich ozdób? Czy używasz takich ozdób u ciebie w salonie? Chętnie się tego dowiem, także pisz w komentarzach. I do usłyszenia w kolejnym filmiku, gdzie będę mówić o ozdobach, które już naprawdę możesz wykorzystać na co dzień. To są bardzo przydatne. Do usłyszenia, cześć.